Alfabet Wojtusika. Podcast literacki Łukasza Wojtusika. Mam dla was bardzo szczególne spotkanie. Moim gościem będzie Eduardo Ed, albo dla niektórych Eddie, Eduardo Halfon, a w zasadzie Eduardo Halfon, gwatemalski pisarz zaliczany do grona najciekawszych współczesnych autorów latynoamerykańskich. Eduardo odwiedził Kraków przy okazji festiwalu Konrada. Tutaj udało mi się z nim porozmawiać o książce opublikowanej w języku polskim w tłumaczeniu, którego autorem jest Tomasz Pindel, a to książka Klasztor Żałoba składająca się z dwóch mikropowieści, których autorem jest oczywiście Eduardo. Ja jestem autorem podcastu. Łukasz Wojtusik, Alfabet Wojtusika. Tak się ten podcast nazywa. To projekt, który powstaje przy wsparciu patronek i patronów na patronite.pl. Do tego grona możecie zawsze dołączyć, a do nas za chwilę dołączy Eduardo. Partnerem tego odcinka podcastu Alfabet Wojtusika jest Audioteka. Dobrze opowiedziane historie, tam właśnie możecie szukać dużego wyboru literatury, a to jednocześnie największa w sieci skarbnica audiobooków po polsku. Ale nie tylko o Polsce, to oczywiście opowieści. Wśród tych historii, które warto przesłuchać, jest m.in. książka Laila znaczy Noc. Czyta Urszula Morga, to książka opublikowana przez wydawnictwo Charakter. To esteistyczno-reporterska opowieść o tym, co przez 8 wieków na południu Hiszpanii się działo, jak to promieniuje do dziś. Świetna książka Aleksandry Lipczak. Do wysłuchania w Audiotece. Wątek hiszpański nam się pojawił, kontynuujmy więc. Ten wątek jest ważny dla tej rozmowy, ponieważ cała rozmowa będzie w języku hiszpańskim, chociaż nie zabraknie kilku angielskich wtrętów. Jako że bardzo szanuję ten język, to chciałbym, byście wysłuchali, w jaki sposób filozof, pisarz mówi. Dużo będzie też takich językowych radości, tak bym to nazwał, dlatego pozwalam sobie zostawić w zasadzie cały wywiad w formule tak trochę, jakbyście byli świadkami tego, jak rozmawialiśmy. Czyli ja zadaję pytania, słyszę odpowiedź w języku hiszpańskim, który trochę rozumiem, a później pani Ewa Palka, której bardzo dziękuję, tłumaczy dla nas wszystkich odpowiedzi autora. Którym jest Eduardo Halfon? Wiem, że Halfon, a nie Alfon, chociaż przyznaję, na początku myślałem, że Alfon. Dlaczego tak myślałem? Ponieważ H w języku hiszpańskim jest nieme. Ale Tomasz Pindel, tłumacz książki Klasztor Żałoba, o której będę rozmawiał z autorem, przekonał mnie, że przecież to jest Eduardo, un escritor guatemalteco, z korzeniami, które nie są korzeniami stricte hiszpańskimi. To, że język jest jaki jest, nie oznacza, że Halfon będzie Alfon. Dlaczego zagłębiam się w historię nazwiska? Dlatego, że ona stanie się podstawą, punktem wyjścia do naszej rozmowy i będzie wracała w rozmowie z Eduardo wielokrotnie. Zacząłem więc nasz wywiad w Pałacu Potockich w Krakowie w czasie festiwalu Konrada od prostego stwierdzenia, że Eduardo Halfon to jest pisarz gwatemalski, ale korzenie jego, tu już pojawia się problem, bo tożsamość Eduardo ma gwatemalską, syryjską, libańską, także trochę polską. A to wszystko są twarze tak naprawdę jego tożsamości albo elementy składowe. Dlatego nauczyłem się frazy, że Eduardo Halfon, un escritor guatemalteco. A autor mnie na tym hiszpańskim przydybał, na akcencie. W jak wywiad. How do you pronounce my... Halfon. Halfon is not a Spanish word, so hablo en español, así, yeah. ¿Sí? Entonces, Halfon, mi apellido es libanés, ¿no? Mi abuelo era de Beirut y él decía Halfon, entonces el acento en la primera sílaba, Halfon, y la H casi como una J suave, ¿no? Halfon, pero en España siempre dicen Halfon y ponen el acento en la O. En Francia me dicen Monsieur Halfon, ¿no? Quitan la H. Pero lo interesante es que el apellido original no es Halfon. Era más largo. Era Atiye Halfon. Atiye Halfon. Y mi bisabuelo, cuando mi bisabuelo sale de Beirut y llega a Nueva York, el oficial de Nueva York le pareció muy largo.
y le quitó la primera mitad y dejó Halfon. Pero yo digo Halfon. Halfon, tak brzmi moje nazwisko i tak powinno się wymawiać. To jest nazwisko pochodzenia libańskiego. Jeden z moich dziadków pochodził z Libanu, konkretnie z Bejrutu i on wymawiał to w ten sposób Halfon. Halfon przez takie nawet w ogóle mocne H i z akcentem na pierwszym A. Natomiast w Hiszpanii moje nazwisko jest wymawiane Halfon, czy z akcentem już na tym ostatnim O. Natomiast we Francji mówią na mnie Monsieur Halfon, czyli w ogóle pomijając to początkowe H. Natomiast ciekawe jest to, że żadna z tych wersji nie jest prawdziwa, dlatego że moje prawdziwe nazwisko powinno być dużo dłuższe i powinno brzmieć Atiye Halfon, że to jest pełne nazwisko. Natomiast kiedy ten mój libański dziadek wyemigrował do Stanów Zjednoczonych, to urzędnikowi w Nowym Jorku wydało to się być może za długie albo za trudne do wymówienia i z tego powodu arbitralnie uciął pierwszą część nazwiska, zostawił tylko drugą, czy właśnie Halfon, to z tego co się wzięło. So, Eduardo Atiye Halfon, un escritor guatemalteco y qué más. Bueno, un escritor guatemalteco que le cuesta ser guatemalteco, ¿no? Mm-hmm. Que tiene dificultades con ser guatemalteco. Un escritor judío que también tiene dificultades con ser judío. Un escritor norteamericano que no lo es, ¿no? Porque aunque he pasado la mitad de mi vida en Estados Unidos, tampoco soy de Estados Unidos. Están todas estas partes de mi identidad, ¿no? Todas estas máscaras que puedo usar. Y depende de la situación, Lucas. Depende de qué me pides, cuál me pongo, ¿no? Si la judía, si la guatemalteca, si la centroamericana, si la francesa o la alemana, ¿no? Ahora que estoy viviendo en Alemania. O sea, soy lo que tú quieres que sea. Qué hipócrita suena eso, por Dios. No to co jeszcze? To tak, to jestem pisarzem gwatemalskim, który z trudnością jest pisarzem gwatemalskim, czy napotyka trudności, żeby być pisarzem gwatemalskim. Jestem pisarzem żydowskim, który napotyka trudności, żeby być pisarzem żydowskim, też trochę go to kosztuje. Jestem pisarzem amerykańskim, w zasadzie to nim nie jestem, mimo że połowę życia spędziłem w Stanach Zjednoczonych i to wszystko to są części mojej tożsamości. Albo takie właśnie rozmaite maski, które wkładam. W zależności od sytuacji też jest maska, mogłaby być i francuska, i jeszcze może niemiecka, bo do jakiegoś czasu tam mieszkam. I tak jak powiedziałem, w zależności od sytuacji zależy, którą z tych masek wkładam w danym momencie. Innymi słowy, mógłbym powiedzieć, że jestem tym, czym albo kim chciałbyś, żebym był. Bo to jest zresztą clue twojej książki, to poszukiwanie tożsamości. Wielość tych tożsamości. Zastanawiałem się i nadal zastanawiam się w konsekwencji tego, co powiedziałeś, kim jesteś i kim nie jesteś, a może kim jesteś naraz. Gdzie bije twoje serce Chopina? Bo o tym sercu Chopina piszesz. No lo sé. I quizás por eso, por ese no lo sé, no? Por ese no saber, quizás por eso escribo. I quizás por eso empecé a escribir, no? Yo no sé si tú lo sabes, pero yo no vengo de la literatura, ¿no? Yo caigo en la literatura muy tarde. Con esto quiero decir que ni siquiera era lector. Nunca leí. Yo no leía de adolescente, no me interesaban los libros. Yo estudié ingeniería, yo soy ingeniero. Y no es sino hasta mucho después. Yo tengo 27 o 28 años cuando descubro el acto de leer. O sea, me convierto en lector a los 27 años. Por una serie de accidentes, de tropiezos, estaba de vuelta en Guatemala, muy frustrado después de pasar 12 años en Estados Unidos. Al terminar la universidad tuve que volver a Guatemala, a un país que ya no conocía, a un idioma que ya no hablaba, había perdido el español. Lo entendía porque siempre está ahí, ¿no? Pero llevaba 12 años de no hablarlo. Mucha frustración. Y esa frustración me empuja eventualmente a buscar ayuda. ¿Tú sabes de historia o no? Uh-huh. Y mi forma de buscar ayuda fue muy, muy peculiar porque no fui donde un psicólogo, no fui con el rabino, no fui con un amigo, fui a la universidad y quise tomar cursos de filosofía. Yo era muy racional y pensé que esta crisis existencial, una crisis, sea, dicho sea de paso, muy normal, ¿no? Después, en los años 20, después de la universidad, es muy normal entrar en una pequeña crisis. Pero en mi caso, más acentuada por el idioma, creo yo, ¿no? Porque estaba obligado a vivir en un idioma que ya no hablaba. Y en la universidad,
en Guatemala, me dijeron, por supuesto, te puedes inscribir en cursos de filosofía, pero también te tienes que inscribir en cursos de literatura, porque es una carrera. Se llama Letras y Filosofía. Mucho, mucho en Latinoamérica sigue siendo así. Una sola carrera. Ciebie moje serce są Chopina? No to nie wiem. I tak sobie myślę, że być może dlatego, że nie wiem, to właśnie, właśnie dlatego piszę. Właśnie dlatego piszę, a może jeszcze inaczej, czy właśnie nie wiem, czy wielu rzeczy nie wiem, dlatego piszę, a może dlatego właśnie zacząłem pisać. Nie wiem, czy o tym wiesz, ale ja nie pochodzę, czy nie wywodzę się, czy ta moja droga do literatury nie była prosta, nie jestem jak gdyby z tego świata. Literatura w moim życiu pojawiła się późno, ale w tak bardzo szeroko to rozumiejąc, ja nawet nie byłam czytelnikiem, nie czytałam książek, w ogóle z wykształcenia jestem inżynierem i kiedy byłem dzieckiem czy nastolatkiem, byłem kompletnie obojętny, nie miałam w zwyczaju w ogóle czytania książek. Zacząłem czytać późno. Ja sobie w ogóle literaturę odkryłem przed 30. Miałem może 27-28 lat i odkryłem literaturę, stając się wtedy czytelnikiem, czyli odkryłem radość aktu czytania książek. Zacząłem czytać w wieku 27 lat, kiedy to przeżywałem rozmaite jakieś takie trudności, czy zawirowania, zakręty życiowe. Byłem wtedy już z powrotem w Gwatemali. Od 5 lat mieszkałem w Gwatemali po 12 latach, które wcześniej spędziłem w Stanach Zjednoczonych. Ale ze Stanów Zjednoczonych po zakończeniu edukacji uniwersyteckiej musiałem wyjechać, czy musiałem opuścić ten kraj i wróciłem do Gwatemali. I ta Gwatemala była mi kompletnie obca, czyli 12 lat w ogóle tam nie byłem, zupełnie tego kraju nie poznawałem, nie odnajdywałem się, miałem problemy z językiem, tego języka praktycznie już zdążyłem zapomnieć, ten hiszpański mnie bardzo zardzewiał, nie mogłem się tam odnaleźć i tak naprawdę byłem mocno sfrustrowany, czy to była taka sytuacja w jakimś sensie jakiegoś kryzysu psychicznego, czy jakiejś frustracji, na tyle mocnej, że czułem, że muszę sobie znaleźć jakąś pomoc, że muszę sobie czegoś poszukać. I tu może właśnie takie ciekawe, czy byłem tylko świadomy, że potrzebuję pomocy, natomiast zamiast jakby się uciec, czy udać tak się, psychologa, czy poszukać pomocy tego typu, psycholog, rabin, czy na przykład jakiś przyjaciel, czy coś takiego, to ja poszedłem na uniwersytet. I tak mi przyszło do głowy, że na przykład się zapiszę na jakiś kierunek filozoficzny, że na filozofię się zapiszę i tam znajdę rozwiązanie, bo ta sytuacja właśnie, w której byłem, to ja ją tak określałem, tak czułem, że to jest taki kryzys egzystencjalny, co też mi się wydawało normalne, bo tak mi się wydawało, że jak człowiek kończy studia, to często taki moment ma, takiego kryzysu egzystencjalnego, więc jak gdyby to rozumiałem i to mnie niepokoiło. Natomiast w mojej sytuacji no to było jakby takie mocniejsze czy cięższe niż jak to sobie wyobrażam na ogół bywa, z uwagi właśnie na język. Czyli na to, że funkcjonowałem w języku, który nie do końca właśnie rozumiałem. No więc stąd tutaj ten pomysł, że uniwersytet mi pomoże. Natomiast tam się okazało, że jeżeli chcę studiować filozofię, to muszę jednocześnie studiować literaturę, dlatego że nie ma takiego odrębnego kierunku studiów, tylko jest taki kierunek studiów filozofia i literatura, czy takie studia filozoficzno-literackie. I w ogóle faktycznie tak jest, to nie jest tylko Gwatemala, ale na wielu uczelniach środkowoamerykańskich to właśnie w ten sposób wygląda, czy istnieją studia filozoficzno-literackie, no jak gdyby kupujemy to w pakiecie, nie da się studiować samej filozofii. I inmediato, fue inmediato. Me enamoré de la literatura, no fue un autor, fue la literatura en general, fue el cuento en especial, ¿no? Me gustaba, me enamoré de la forma corta, de la forma breve. Yo creo que fue la idea de la literatura lo que me salvó, ¿no? Porque fue un tipo de salvación, fue como que si alguien me tirara un salvavidas, como que si yo me estuviese ahogando. Y empecé a dar patadas de ahogado, que decimos en español, y alguien me tiró un salvavidas y yo me agarré. Y ese salvavidas fue la literatura, fue la lectura. Y me metí a leer como lo haría un junkie. Ya no leo así, pero en ese momento de descubrimiento, empecé a leer todo el día. Todo el día. Leía todo el día. Empecé a trabajar como ingeniero medio tiempo. O sea, trabajaba en las mañanas y me dedicaba el resto del día a leer, ¿no? No tenía ideas de escribir, solo quería leer. Y pasé así 2 o 3 años, hasta que la consecuencia de tanta lectura fue empezar a escribir. Fue la reacción, fue haberme llenado con tantos libros que el rebalse fue la escritura, ¿no? Pero una escritura que llega, quizás, para volver a tu pregunta, a indicar un camino, ¿no? O a empezar una búsqueda,
no, que luego continúa en la escritura. Wtedy zacząłem czytać i tak naprawdę to już poszło bardzo szybko. Ja się natychmiast zakochałem w literaturze. Czyli sięgnąłem po książki i natychmiast się w nich zakochałem. Ale literatura, to cały czas podkreślam, że ja wtedy nie pisałem, czyli nie jako autor, tylko jako czytelnik. Więc zakochałem się przede wszystkim w krótkich formach. Czyli krótkie formy opowiadania, czy tego rodzaju, czy tego rodzaju teksty. I literatura ocaliła mi życie, czyli literatura okazała się zbawieniem, że sama idea literatury okazała się zbawieniem, że tak naprawdę zbawieniem, a może bym to porównał do jakiegoś koła ratunkowego, czyli miałem taką tą trudną sytuację osobistą, jakiegoś kryzysu, frustracji i tak miałem wrażenie, że miotałem się tak jak ktoś właśnie wrzucony do wody, gdzieś macha nogami, tak próbuje nie utonąć, ja tak się wtedy czułem w życiu i ktoś rzuca koło ratunkowe i dla mnie tym kołem ratunkowym była właśnie literatura. Zresztą zacząłem czytać w taki dosyć specyficzny sposób, tak jak powiedziałem, od razu mnie to wciągnęło, ale w taki nieprawdopodobnie to stało się obsesją, ja bym to porównał wręcz do narkotyku, czyli stałem się natychmiast, tak z niczego, stałem się czytelnikiem nałogowym. W tym momencie dalej czytam, ale już nie w taki sposób, natomiast wtedy tak to wyglądało, ja po prostu całe dnie czytałem książki. Tak jak wspomniałem, wcześniej pracowałem jako inżynier, więc zmieniłem sobie pracę na pół etatu po to, żeby mieć więcej czasu na czytanie książek, czyli że zacząłem pracować mniej po to, żeby więcej czytać i to trwało jakieś 2-3 lata, czyli takie obsesyjne, nałogowe czytanie ogromnych ilości tekstów i wtedy też cały czas jeszcze nie pisałem, czyli to było to doświadczenie czytelnicze i po tych 2-3 latach no coś się stało, być może to było tak, że już przeczytałem tyle, że gdzieś mnie to jakoś tak napełniło, że zaczęło się po prostu wylewać albo przelewać, czy przeszło w tą formę pisania, albo być może właśnie to była taka reakcja, która nastąpiła, czyli przeczytałem tyle, że tak się nasyciłem jakby tekstami, że sam zacząłem je tworzyć. Tak się w każdym razie czułem. Czyli literatura była i jest dla mnie czymś, co nam pokazuje drogę, czy może nam pokazywać drogę. Literatura była dla mnie sposobem, w jaki no, poszukiwałem wyjścia z mojej sytuacji i w tym momencie no, dalej jest tym samym, czy takim poszukiwaniem drogi, pewną drogą, chociaż teraz jestem już pisarzem, a nie czytelnikiem. Mhm. Ale to znaczenie literatury jest takie samo. Ja ci chciałem bardzo podziękować, ponieważ Klasztor i Żałoba to są opowieści, które ja jako czytelnik odbierałem jako nieprawdopodobnie uczciwe. Oczywiście to literatura, to zabawa opowieścią również. Ale dla mnie to jest opowieść o jednoczesnym szukaniu korzeni i o wykorzenieniu. I cały czas chodziło za mną jedno pytanie. Czy korzenie ma się we krwi? Po tym, czego doświadczyłeś, co opisujesz i w Żałobie, i w Klasztorze, czego doświadcza twój bohater? Ty znalazłeś odpowiedź na to pytanie? No lo sé. No lo sé. Este tema de raíces me es muy ajeno, ¿no? Porque no siento raíces en ningún lado. Esta idea de nacionalismo o patriotismo o raíces no la conozco. Nunca he sentido eso. No lo sentí en Guatemala. De niño en Guatemala, Fukash, ¿no? Cuando era pequeño. Yo era de los poquísimos niños judíos en un país absolutamente católico. 100% católico. O sea, todos mis amigos eran católicos. El calendario de la escuela era católico. Las celebraciones son católicas. Y uno como judío, pues te sientes como extranjero, ¿no? Porque todos tus amigos celebran Navidad, todos tus amigos celebran, hacen primera comunión. Las fiestas de la escuela son o el Día de los Muertos o Semana Santa, ¿no? Pero en casa no. Entonces, la metáfora que a mí me gusta usar es, te permitimos ver el partido pero no jugar. Puedes ver nuestro partido, te puedes sentar en el graderío y ver, pero no participar. Entonces, no llegas a participar del país, ¿no? Pero luego, igual en Estados Unidos, igual en Francia, igual ahora en Alemania, yo no sé, esta idea de raíces no la entiendo muy bien. Ahora, la sangre, esta idea de llevar nuestra identidad en la sangre, ¿no? Un concepto delicado porque nos hace pensar en Hitler y sus ideas, ¿no? Pero yo creo que muchos judíos no estarían lejos de admitirlo. De que viene en la sangre eso, lo cual tampoco es cierto. O sea, ¿dónde está nuestra identidad? ¿Dónde está? ¿Está en el ADN? ¿Está en algo que recibimos al nacer?
está en nuestra educación? O sea, ¿dónde está mi identidad? ¿Dónde la ubico? ¿Dónde la encuentro? ¿No? Si la estoy buscando, cosa que no estoy haciendo conscientemente, obviamente mis libros tratan sobre la identidad, pero no es algo que yo quiera hacer. ¿Dónde la encuentro? ¿En el pasado? ¿Viajando a Vuj y a Beirut y a Alepo, donde era mi abuela? ¿Buscando en mi infancia, en mi educación, todos esos primeros años en Guatemala? No lo sé. ¿Una combinación? Tak naprawdę to jest trudne pytanie, skomplikowane pytanie i ten temat korzeni, on nie jest dla mnie łatwy i tak naprawdę trochę tak, on jest mi obcy, tak bym powiedział, ten temat jest mi obcy i ja tego tak dobrze nie czuję tak naprawdę, na przykład takie jakieś nacjonalizmy, tak, czy właśnie poczucie takie narodowościowe, patriotyzm, korzenie. Ja bym powiedział, że ja tego nie znam. To znaczy ja nie odczuwam, w ogóle nie czuję w taki sposób. Bo teraz tak, ja spędziłem moje dzieciństwo w Gwatemali. Pierwsze 10 lat mojego życia to jest Gwatemala. I byłem tam jednym z bardzo, bardzo niewielu żydowskich dzieci. Ale to taka mniejszość w ogóle niewiarygodna. To jest kraj w 100% katolicki. W związku z czym wszyscy moi koledzy byli katolikami. Kalendarz katolicki, obchody, święta, też w szkole. To wszystko było katolickie. Więc jako Żyd, czy dziecko z rodziny żydowskiej, to się tam czułem trochę jak obcokrajowiec. Czułem się, że jestem jakby z innej bajki. No i żyłem w tym świecie, gdzie Boże Narodzenie, a potem cała klasa idzie do pierwszej komunii. A jak święta, to albo zaduszki, albo obchody Wielkiego Tygodnia. Myśmy tego w domu nie obchodzili, bo byliśmy właśnie rodziną żydowską. Natomiast byłem absolutnie pogrążony w tym świecie, czy nim otoczony. I miałem trochę takie wrażenie, jakby ten świat dookoła mi mówił, możesz sobie na to popatrzeć, czyli pozwalamy ci, żebyś na to patrzył, na ten mecz, ale ty nie możesz grać razem z nami. Czyli jesteś właśnie trochę z innej bajki. I potem to poczucie miałem jeszcze wielokrotnie. Miałem w Stanach Zjednoczonych, miałem we Francji, czy właśnie coś takiego, że tu gdzieś jest rozgrywany jakiś mecz, a ja mogę obserwować to, co się dzieje z ławki. Tak? Czyli siedzę i patrzę na to z ławki, czy jak gdyby nie biorę w tym udziału. Teraz tak, czy korzenie są we krwi, czy nasza tożsamość jest we krwi? To oczywiście jest trochę delikatne pytanie, biorąc pod uwagę Hitlera i to tego rodzaju utożsamienia, czy takie pojęcia. Ale tak sobie myślę, że być może wielu Żydów nie byłoby odległych od stwierdzenia, że jednak tak. Czy wyobrażam sobie, że taką odpowiedź można znaleźć, że to jest we krwi, ale ja nie jestem właśnie do końca pewny, że gdzie jest ta tożsamość, czy gdzie są te korzenie? Czy to jest w ogóle biologicznie, są nasze DNA i to są nasze korzenie? Czy to jest coś, co po prostu przynosimy ze sobą na świat nieświadomie? Czy człowiek się rodził, już ma jakieś korzenie w takim razie? Czy to może jest coś, co jest związane z edukacją, czy z procesem właśnie edukacji? To jest bardzo skomplikowane. I czy ja tej tożsamości, tych korzeni szukam? I tak, i nie. Wydaje się, że szuka tych korzeni moja literatura. Natomiast ja bym nie powiedział, żebym ja świadomie się zajmował szukaniem mojej tożsamości, czy jakoś tam, prawda, jakoś dużo czasu nad tym spędzał. Też właśnie pytanie, no gdzie jest ta nasza tożsamość, tak? Żeby to do DNA, edukacja, a może w przeszłości jest ta nasza tożsamość. I tutaj bym wspomniał o tych moich podróżach Łódź, Bejrut, Aleppo, czy śladami właśnie moich dziadków. A może nasze korzenie to jest nasze dzieciństwo. I w tym wypadku, no w moim wypadku to byłaby wtedy Gwatemala, bo ja to wczesne dzieciństwo spędziłem w Gwatemali. A może nasza tożsamość jest jakąś kombinacją w ogóle tych wszystkich czynników, czy mieszanką tego wszystkiego, o czym powiedziałem. Nie wiem. No dlatego właśnie powiedziałem, że ta twoja opowieść, czy te twoje opowieści są takie uczciwe, bo one są dla mnie jako czytelnika wielowymiarowe. Ale zapytam z innej strony, trochę trywializując. Taki polski wokalista śpiewał, że wiara jest jak dupa, trzeba ją mieć. To może chociaż we wróżkę zębuszkę wierzyłeś, bo ta wróżka zębuszka się w powieści pojawia. Tu usas la palabra confesión como religión. Sí. Mhm. Mhm. Pues seguro que la tengo, pero no sé cuál es, ¿no? Porque del judaísmo me distancié hace muchos años. Del judaísmo como práctica, como religión, ¿no? Y como creencia también. Yo tenía 21 años, Lukasz, cuando
formalmente 22, porque ya estaba de vuelta en Guatemala, cuando formalmente una noche me puse de pie en una cena familiar y anuncié que yo ya no era judío. Porque no me creía. Yo llevaba años queriendo distanciarme y no te dejan, no te dejan salirte de esa fe, ¿no? Entrar al judaísmo es igual de difícil que salir. Mi abuelo no entendía. Mi abuelo polaco, que sobrevivió 6 años de campos, que un nieto le diga que rechaza su fe, fue para él una bofetada, ¿no? Mi madre lloró un año, no entendía, me preguntaba, pero yo sabía que tenía que romper eso, ¿no? que era una fe heredada, ¿no? No era una fe propia, no era una algo que yo había decidido y no podía seguir en ello, ¿no? Tenía que romper esa herencia, ese mandato, ¿no? Porque el judaísmo es como un mandato, es casi un mandamiento. El 11º mandamiento es serás judío para un judío, ¿no? Y romperlo es muy difícil. Te diría que hasta la fecha rabinos me hablan. Y yo creo que mis padres siguen con la esperanza, ¿no? De que ahora, 30 años después, yo vuelva de alguna manera. Y quizás he vuelto, pero a un judaísmo literario. Al judaísmo como literatura. Las historias. Quizás ahí está mi fe, ¿no? En las historias de las cuales vengo, ¿sí? No en la práctica y no en la tradición, ¿no? Y no en el cumplimiento de ciertas reglas, sino en las historias. Wiem, na pewno tak. Natomiast jeżeli chodzi o judaizm, to odeszłam od niego już całe lata temu. Judaizm rozumiany jako praktykowanie tej religii, czy nawet bym powiedział sama wiara jako zestaw przekonań czy wyznanie. Miałam wtedy 21 lat, 22, bo sobie przypominam, że byłam już z powrotem w Gwatemali. Zerwałam z judaizmem w taki formalny sposób, w czasie pewnej kolacji rodzinnej po prostu wstałem i powiedziałam, że nie jestem już Żydem. No i to jest absolutny szok. Też tutaj można powiedzieć, że w ogóle z judaizmu się ciężko wypisać, że trudno do tej religii przystąpić, ale wyjść z niej też jest w ogóle bardzo trudno. Tak jak powiedziałam, to był szok. Mój polski dziadek, który 6 lat spędził w obozach koncentracyjnych w czasie II wojny światowej, to było coś, czego on kompletnie nie mógł zrozumieć, że nagle jego wnuk odrzuca bycie Żydem i mówi, że nie jest Żydem. Matka przepłakała rok. Czyli tak to w ogóle wyglądało. Natomiast ja kompletnie się nie mogłem odnaleźć w tej wierze, rozumianej jako wiara odziedziczona, czy taka pochodząca właśnie z rodziny. Zupełnie się w tym nie odnajdywałem, że już od dłuższego czasu i musiałem w końcu jakoś to powiedzieć, czy wziąć z tym rozbrat. Natomiast jeszcze raz właśnie powiem, że z judaizmu jest się trudno w ogóle wyprowadzić i to jest takie jakby niewyobrażalne, że to się jakby w głowie nie mieści, bo judaizm to jest, wydaje mi się, w ogóle coś więcej niż religia, coś więcej niż wiara, to jest jak przykazanie. Tak naprawdę dla Żydów 11 przykazanie brzmi i będziesz Żydem. Tutaj te wszystkie takie zerwanie jest takie skomplikowane albo niemożliwe, dlatego że do dzisiaj jeszcze kontaktują się ze mną rabini i moi rodzice do dzisiaj, mimo że upłynęło 30 lat, to oni cały czas mają nadzieję, że ja do judaizmu wrócę. Paradoksalnie może coś w tym jest, bo tak się właśnie zastanawiam, bo ja do judaizmu wróciłem, ale do innego judaizmu, do judaizmu literackiego, czy w ten sposób pojmowanego, czyli nie do praktykowania religii, nie do praktyki religijnej, nie do judaizmu pojmowanego też jako zespół reguł, czy jakichś zasad życia, czy zespół norm, ale do historii, czy do tych historii żydowskich, czy do literatury żydowskiej, właśnie do sposobu pisania, no judaizm literacki. Jeżeli coś takiego jest, to w ten sposób właśnie wróciłem. Pero entonces, para decirlo con el cantante polaco, la literatura sería mi culo. No? Ale to w takim razie, wracając i trawestując, co pan tutaj powiedział o tym polskim wokaliście, to moją dupą jest literatura. Pero la fe es una palabra grande, ¿no? Y a la misma vez efímera, porque la fe igualmente se va, ¿no? No se ve, es etérea. O sea, tú pones tu fe en algo, en un concepto, en una religión, en una serie de fábulas, ¿no? o de mitos, pero es algo que igualmente se puede romper en un momento dado.
Jest interesujące studium na fe. Wiara. Wiara. Wiara to wielkie słowo, a z drugiej strony to coś efemerycznego i ulotnego. Czyli właśnie coś, co jakoś istnieje, ale nie można tego ani zobaczyć, ani dotknąć. Możemy w coś wierzyć, możemy wierzyć w jakieś idee, czy jakieś, nie wiem, pojęcia, wyznawać jakąś religię, wierzyć w jakieś mity na przykład. W ogóle wiele rzeczy można wierzyć, natomiast no też tą wiarę można stracić. W ogóle gdzie ona jest, czym jest, co to jest coś nienamacalnego, ulotnego takiego bardzo, z czym można też jakoś zerwać. Tak naprawdę wiara wydaje mi się czymś ogromnie ciekawym. No, skoro literatura i skoro te wątki literatury żydowskiej, to w żałobie ten wątek paradoksalnie poszukiwania Salomona jest dla mnie takim wątkiem. Ja nie chcę zbyt wiele zdradzać, bo tu jest, mam wrażenie, też taka trochę, może nie zabawa, ale też cała konstrukcja tej opowieści jest taka, no, trochę kryminalna. To znaczy mamy niewyjaśnioną do końca śmierć w rodzinie, dziecka, utonięcie. Idziemy śladem tej historii Salomona, a potem okazuje się, że tych Salomonów jest wielu. Tyle mogę zdradzić, bo nie chcę też odbierać przyjemności czytającym. Ale ten salomonowy ślad literacki mógłby być takim wyznacznikiem twojego grzebania w literaturze, no właśnie w tym nurcie? Sí. Tu sabes que cuando empecé a escribir este libro, te voy a contar cómo empecé a escribir el libro. Yo estaba en Guatemala 2015, acababa de regresar de Japón, de una invitación a Japón, y fui a Guatemala. Estaba viviendo en Nebraska en ese entonces. Y estábamos pasando el verano en Guatemala. Y fui a la casa de mi padre y nos tomamos una copa de vino. Y yo le hice algunas preguntas de Salomón. Quería saber algunos detalles. Y él o no sabía, o no contestaba, o no estaba muy claro. Y me levanté para irme y me dijo, pero por favor no vaya a escribir nada sobre esto. Y lo primero que hice al llegar a casa fue escribir lo que resultó ser el arranque del libro, ¿no? Se llamaba Salomón, esa primera página. Yo sabía que era un problema, yo sabía que iba a ser un problema, porque estaba acercándome a una historia prohibida. Al igual que el monasterio, ¿eh? Con el monasterio me estaba acercando a la historia prohibida del matrimonio de una hermana. Me gusta por alguna razón el que me censuren, el que me intenten bloquear. De alguna manera me motiva a buscar más. Bueno, ¿por qué no quiere que escriba sobre esto? ¿Qué hay ahí? Pero yo sabía que iba a ser un problema. Y entonces intenté cambiarle el nombre a Salomón. Para esconder más la historia y alejarla de mi familia, intenté ponerle otro nombre y no pude. El nombre era tan importante en esa historia, ¿no? El nombre de Salomón era tan pesado, tan bíblico, ¿no? Que no pude cambiárselo. Yo creo que cuando tú hablas de una literatura honesta o sincera, yo creo que a eso te refieres. Es acercarme a una literatura emocionalmente sincera. No a los hechos no me importan, ¿no? Porque luego lo que sucede en mis libros es ficción, pero la sinceridad está en las emociones. Może ja ci powiem, w jaki sposób zacząłem pisać tę książkę, czy w jaki sposób powstała żałoba. To był rok 2015, byłem wtedy w Gwatemali i wróciłem niedawno, czy świeżo po powrocie z Japonii. Znaczy inaczej, ja tak naprawdę mieszkałem w Nebrasce, a spędzałem lato w Gwatemali też, żeby się spotkać z rodziną. I pamiętam, pewnego dnia byłem w domu rodziców, piliśmy wino z ojcem i zadałem mu właśnie kilka pytań na temat Salomona, na które on odpowiadał wyjątkowo niewyraźnie, jakby albo nie wiedział, albo nie chciał odpowiadać, tam sobie nic z tego nie wynikło. No to dobrze, no to żeśmy się rozstali, wstałem i wychodziłem i wtedy ojciec do mnie, żebym tylko przypadkiem o tym czegoś nie pisał. No więc efekt był taki, że wróciłem do domu i natychmiast siadłem do pisania i to, co wtedy napisałem pod takim roboczym tytułem Salomon, to była ta jakieś pierwsze jądro, czy taki zaczyn, z którego potem wyszła w ogóle cała ta historia, czy to napisałem wtedy. I że wiedziałem, że no, coś tam jest, że to jest jakieś tabu, jakaś taka zakazana historia. Zresztą podobnie w wypadku klasztoru i to małżeństwo mojej siostry to też taka właśnie zakazana historia.
Natomiast ja sobie też zdałem sprawę, że ja lubię, kiedy mnie cenzurują, czyli kiedy mi właśnie czegoś zakazują, bo rozumiem, że wtedy jest coś interesującego czy coś ciekawego. Natychmiast sobie zadaję pytanie, kiedy właśnie słyszę takie nie, a to dlaczego nie chcą, żebym o tym pisał? Co tam takiego jest? Natomiast też w jakimś sensie może tu próbowałem być posłuszny i próbowałem zmienić imię. Czyli odejść od tego Salomona, jakieś inne imię wymyślać i wyobraź sobie, że nie mogłem. Czyli w ogóle ta historia, czy to imię jest takie ważne, ono jest bardzo ważne. Jest ważne też w sensie, że ma swoją wagę, swój ciężar, to imię jest biblijne, więc tak jak mówię, że coś innego próbowałem wymyśleć, ale nie, to musi być jednak Salomon. Powiedziałeś, że to jest, że to, co piszę, to jest taka literatura uczciwa i może to właśnie to w tym jest, czy z tego wynika. Ja bym może powiedział trochę inaczej, że to jest literatura szczera emocjonalnie. To jest dalej literatura, czyli to, co jest w książkach, to jest fikcja. Czyli jeżeli chodzi o to, co się dzieje, to jest fikcja, natomiast emocje są prawdziwe. I w tym sensie to jest szczera literatura, albo tak jak mówisz, uczciwa literatura. Powiedziałeś o tym, o tej wadze imienia, ale też pokazujesz w tej książce w wielu przykładach i w klasztorze, i też później w żałobie, że tożsamość związana właśnie z imieniem i z nazwiskiem często też się zmienia. Te historie z II wojny światowej, które przytaczasz, one świetnie pokazują, że musimy czasami, a czasami chcemy swoją tożsamość zmienić. Jednym z tych elementów jest zmiana nazwiska, zmiana imienia, wyparcie jakiejś historii, zapomnienie, reinterpretacja tej historii, że my sobie też te tożsamości kształtujemy. Nie do la pregunta, no sé si tengo la respuesta, pero entiendo la pregunta. Ale wiem, rozumiem pytanie, nie wiem, czy znaleźć odpowiedź. Okej, to pytanie jest takie, bo to jest też taka, tak myślałem o tym, czytając twoją książkę, że to jest też taka droga do zapewnienia sobie, przez nadanie sobie z różnych powodów tego imienia i nazwiska, mówię trochę metaforycznie, takiego poczucia bezpieczeństwa. Siostra głównego bohatera też nadaje sobie pewne imię i nazwisko, wracając do religii. Czy ty czujesz taką potrzebę tego bezpieczeństwa? Czy te książki to jest też trochę takie poszukiwanie jednak jakiegoś zaczepienia, jakiegoś bezpieczeństwa? Yo creo que esto del nombre siempre me ha parecido muy interesante, porque el nombre tiene dos características, nuestro nombre, tiene dos características aparentemente contradictorias. Eduardo Halfon. Era el nombre de mi abuelo. Yo me llamo Eduardo porque mi abuelo era Eduardo, ¿no? Y durante toda mi infancia y adolescencia, me decía, cuide su nombre, porque es el nombre de su abuelo, ¿no? El nombre que usted tiene, lo tiene que cuidar. Es Eduardo Halfon, como un peso aquí, ¿no? Mi nombre como un peso. O sea, el nombre como algo, como nuestra identidad. Pero un nombre que es igualmente cambiable, porque Halfon no era mi nombre. Era Tie Halfon, ¿no? De pronto el nombre se vuelve otro nombre, ¿sí? Hoffman. Aparece un Hoffman en Duelo. Ese Hoffman pertenece a otro libro. Hay un libro mío en español que se llama Señor Hoffman. Y es el cuento de mi viaje a Vouge. Y en el hotel de Vouge, el hotel Savoy, había un ascensorista, ¿no? De estas personas que te suben y bajan, como de otra época, ¿no? Del hotel Savoy de Roth, que estaba ahí sentado, todo un viejito, y no podía decir Halfon. Y entonces él me dijo Hoffman. Durante todo mi viaje me llamó Hoffman, y yo, durante el resto del viaje, solo usé Hoffman. Ya no usé Halfon. Entonces el libro se titula Señor Hoffman. Pero como algo tan... como un accidente, porque fue un accidente, a él le salió Hoffman en vez de Halfon, y eso sí lo podía decir en polaco, yo me convertí en Hoffman. Entonces esta idea... Pukasz, de que un nombre puede ser las dos cosas. Puede ser algo muy pesado y muy liviano, ¿no? Algo muy pasajero, ¿no? Que en cualquier momento puede cambiar. Especialmente si ese cambio es para sobrevivir. Esta cosa que sucede en el libro. Mi hermana, la hermana del libro, se cambió el nombre, se cambió el nombre a su nombre hebreo, ¿sí? O sea, volvió a sus raíces judías y retomó lo que ella consideraba en ese momento era su nombre hebreo. No sé por qué. No sé por qué. Supongo que también era su manera de ir hacia el pasado, de volver a ese origen. Pero si el cambio de nombre, como en algunos casos, nos ayuda a sobrevivir, pues yo creo que sería algo muy fácil de hacer, ¿no? De cambiar de nombre. Yo podría muy fácilmente volverme Hoffman.
Sería más fácil que Halford. ¿No? Halford no se entiende, Hoffman se entiende muy bien. Imię, czy imię, nazwisko, to jak się nazywamy, to jest w ogóle coś bardzo interesującego, ale też niejednoznacznego. Ja bym tutaj, ma w sobie też jakąś sprzeczność. To, czy imię jest ważne, czy nieważne, czy jak jest ważne, jest tutaj sprzeczność. Bo tak, ja, Eduardo Halfon, to był mój dziadek, tak się nazywa mój dziadek, ja dostałem imię po dziadku, ale z takim jak gdyby ogromnym ciężarem, że to jest w ogóle jakaś wartość, że to jest coś, że ja muszę o to dbać i to tak mi zostało, jakby nałożono jakiś płaszcz, czyś tak siadło na ramionach, bo ja wiem, może jako część tożsamości, czy coś takiego. Ale z drugiej strony, tu pozostając przy rodzinie, widzimy, że to jest jednak bardzo ulotne i łatwo zmienialne, albo łatwe do zmiany, bo to właśnie Eduardo Halfon, co tak miała się pielęgnować, to przecież się narodziło stosunkowo niedawno, dlatego że dziadek miał inne nazwisko, nazywał się Atiye Halfon i to gdzieś przypadkiem przez kogoś jakoś zostało zmienione czy skrócone. Co więcej, jeszcze tu opowiem, mam jeszcze inne nazwisko, Hoffman. Napisałem taką książkę, jest po hiszpańsku nieprzetłumaczona na polski, Senior Hoffman. To pochodzi z czasów mojej podróży do Łodzi. Czyli kiedy byłem w Polsce, odwiedziłem Łódź, mieszkałem w Łodzi w hotelu Savoy. Stary hotel z tradycjami, tam był windziarz staruszek, który się starał się mnie witać właśnie moim imieniem i nazwiskiem, ale nie był w stanie powiedzieć Halfon. Jakoś mu to sprawiało mu to trudność, więc mu to szybko przeszło w Hoffman, czy mówi do mnie Hoffman, pan Hoffman. I ja to podchwyciłem i tak się postanowiłem nazywać do końca już tej podróży, czyli właśnie nam przedstawiłem się jako Hoffman. A więc mamy tu jakąś zmianę nazwiska, czy właśnie zmianę imienia, ale w taki bardzo przypadkowy sposób. Czy przez to, że właśnie to windziarz miał pewien kłopot, czy trudność, nie mógł wymówić i stałem się Hoffmanem, już tak zostałem Hoffmanem, czy jak gdyby tak też można. Ale czy widzimy, że tak, że to właśnie imię, czy nazwisko, to z jednej strony to jest ten cały ciężar i tradycja, i rodzina, i tożsamość, nie wiadomo co jeszcze, a z drugiej strony coś takiego w ogóle bardzo lekkiego, co w łatwy sposób możemy zmienić, a o ileż łatwiej, jeżeli to ma być warunek naszego przeżycia. W ogóle po prostu. Moja siostra, ona faktycznie zmieniła swoje imię na tą wersję hebrajską, być może akcentując w ten sposób powrót do korzeni żydowskich, bo ja wiem, to też nie jest dla mnie takie do końca jasne, czy to chodziło o to, żeby gdzieś wrócić do przeszłości na przykład, jak gdyby w tym sensie przez tą zmianę imienia wrócić do przeszłości. No ja sam to podsumował w ten sposób, że no, nazwisko jest jednak czymś łatwym do zmiany. Ja sobie wyobrażam, że mógłbym zmienić nazwisko, a gdybym miał mi to ułatwić czy umożliwić przeżycie, to pewnie w ogóle bym się nie wahał i spokojnie mógłbym Hoffmanem być. To jest fenomenalne, że zajmujemy się jakimś takim małym wycinkiem tego, co jest u ciebie w opowieściach, ale skoro tak szczerze gadamy, to powiem ci, że jesteś pierwszym autorem zagranicznym, który w miarę poprawnie wymawia moje imię, które brzmi Łukasz, co jest w ogóle fenomenem, dlatego że najczęściej jak mnie autorzy albo autorki pytają, jak mam na imię, to mówię Łukasz i oni nie rozumieją. No bo to jest to eł, które w języku polskim występuje i w niewielu innych językach występuje w tej formie. I wtedy tłumaczę ja z kolei swoje imię autorom albo autorkom, żeby im ułatwić, że ja jestem Łukasz jak Łukasz Ewangelista, a jak jest to dla nich kulturowo trudne, to mówię, że jestem jak Luke Skywalker. Co więcej, w moim nazwisku z kolei jest taka zabawa, ponieważ ja mam nazwisko Wojtusik. To jest od imienia, nazwisko od imienia polskiego Wojtek, Wojciech. I w szkole, i do dzisiaj nawet, bardzo dużo osób woła na mnie nie Łukasz, ale Wojtek. W prawie jazdy, pierwszym, które miałem napisane Wojtek Łukasik zamiast Łukasz Wojtusik. Pero sabes, Łukasz, que esto que dices es muy... Parece broma, porque nos estamos riendo. Pero yo tengo un nombre distinto por cada una de mis identidades. En mi infancia, todos mis amigos de mi infancia me dicen Eddie. Hasta la fecha no me dicen Eduardo, me dicen Eddie. ¿Ya? Mis amigos de mis 10 años que pasé en Nebraska, por alguna razón me dicen Ed. No Eddie y no Eduardo, sino Ed. Si yo hablo, mi abuelo polaco, por ejemplo, me decía Ojce o Fritz. No sé por qué me decía Fritz. Entonces para él yo era Fritz y yo asocio esas dos palabras con
él, ¿no? Y el mundo polaco. Mi abuelo Eduardo, ¿no? Me decía Eduardito. Eduardito. O sea, a lo que voy, es casi como una etiqueta, ¿no? Que nos ponemos aquí. Hello, my name is, ¿no? Y te la pones en el pecho. Así. Aquí Eduardo. Soy Eduardo, aquí soy Eddie, aquí. Y esto, yo juego con esto en mis libros, porque también el narrador que va por ahí tiene mi nombre, o tiene mis nombres, ¿no? Que incluye Hoffman ahora. Pero no soy yo, no soy yo. Son títeres que yo puedo manipular, pero no soy yo. Él fuma, yo no fumo, por ejemplo. To może się w ogóle wydawać żartem, ale ja tak naprawdę mam osobne imię dla każdej z moich tożsamości, żeby jakiegoś okresu w życiu, i to też jest, wydaje mi się, interesujące i zabawne. Na przykład dla przeciąć dzieciństwa jestem Eddie. Czy byłem Eddie i jestem Eddie do tej pory. Przez 10 lat mieszkałem w Nebrasce i dla znajomych stamtąd ja jestem Ed. Tak? Czyli w ten sposób mnie nazywają. Mój polski dziadek, to w ogóle dziwne, mówił na mnie albo ojce, albo Fritz. Nie mam pojęcia dlaczego, ale z nim wiążę te dwa słowa, czyli właśnie w tym polskim świecie to tutaj ojce i Fritz. Z kolei mój dziadek Eduardo mówił na mnie Eduardito. Wydaje się, że imię jest swego rodzaju etykietą, więc ja bym sobie mógł, nie wiem, powiesić takiego badża w ogóle z kilkoma moimi imionami i czasami też się tym bawię. Mój narrator, na przykład, czy narrator tych moich książek ma moje imię, chociaż tutaj uwaga, jeżeli chodzi o utożsamianie się, dlatego że to nie jestem ja, czyli te rozmaite wcielenia mojego narratora, to jednak to są tylko jakieś takie, nie wiem, lalki, tak? Czy postacie, które ja w rozmaity sposób manipuluję, czy poruszam, na przykład, nie wiem, narrator pali papierosy, ja nie. Wiesz, jak czytam książkę, jest tam szczegół i detal i autor nie daje mi odpowiedzi na pytanie dotyczące tego szczegółu i detalu, a mam możliwość go zapytać oko w oko, to muszę go zapytać. Jest w tej opowieści twojej w klasztorze taki moment, kiedy główny bohater podchodzi do ściany płaczu. I tam wypada jedna z tych karteczek, które osoby, które stają przy ścianie, wtykają, tam najczęściej są jakieś prośby, fragmenty modlitwy, bardzo różne rzeczy. Wiem, bo też stałem przy ścianie płaczu w Jerozolimie. Ale twój bohater podnosi kartkę. I przez całą książkę zastanawiałem się, co tam jest na tej kartce napisane. Nie ma tego w literaturze, ale czy może nam zdradzisz poza? Co tam mogło być napisane? Czy to jest też ta tajemnica tożsamości? To voy a ser absolutamente sincero. ¿Sí? Będę absolutnie szczery. Hasta este momento había olvidado que existió ese papelito. Este libro, Monasterio, yo lo publiqué en 2013 en España. O sea, tiene 10 años de haber sido publicado. O sea, que yo lo escribí en 2011, 2012, ¿no? Y desde entonces no lo leo. Y cuando empezaste la pregunta de un papelito en el muro, yo dije, ¿pero qué papelito en el muro? Lo había olvidado por completo. ¿Cómo? Entonces, pero luego, al final, porque yo también lo he leído. No, porque es que no lo he leído. Pero al final, este papelito va al mar muerto, ¿verdad? Y ahí se deshace. Y hace unos minutos, hace como media hora, cuando mencionaste a Kosinski, ¿no? También había olvidado que hablé de Kosinski en el libro. Porque es un libro que llevo una década de no leer, ¿no? De no revisar, ya no tengo que revisarlo, ¿no? Se sigue traduciendo, pero yo no reviso la traducción al polaco. Lo hizo Tomasz y chao. ¿No? Entonces, no solo había olvidado la escena del papelito, he olvidado lo que decía el papelito. Pero decía algo. Probablemente si decía algo, lo sabe el narrador Eduardo Halfon, no lo sabe este Eduardo Halfon, ¿no? Me gusta, Tomás, para ser un poco más sincero, jugar con estos misterios. ¿No? En los libros que he escrito, me gusta mucho dejar algo en el silencio, ¿no? No es tanto por drama o por morbo, ¿no? De curiosidad, sino porque cada lector puede darle a ese papelito lo que quiera, ¿no? Puede pensar que en ese papelito decía algo sobre lo que ese lector o lectora tenga en la cabeza. Creo que el papelito es mucho más potente si no te digo lo que tenía. Y es un recurso al que me gusta volver. Que creo que está más afín al cuentista que al novelista. Creo que el cuentista trabaja más esos silencios, ¿no? El novelista tiende a explicar un poquito más. El cuentista solo te enseña la punta del iceberg, pero luego no te enseña, para usar la idea de Hemingway.
Ja, ta książka ukazała się 10 lat temu, w 2013 roku wyszła w Hiszpanii, dokładnie 10 lat temu, ja ją napisałam trochę wcześniej, niewiele, jakieś może 2011-2012 i przyznaję, że już nie pamiętam, co tam było napisane, bo zdążyłam zapomnieć, co było napisane, ale ja więcej ci powiem, ja już w ogóle zapomniałam o tej scenie, czy teraz jak mi mówisz, aż tam była taka scena, że ta właśnie ściana płaczu i jaka scena, jaka ściana płaczu, panika, jaki w ogóle papierek, w ogóle nie pamiętam, więc oczywiście, że nie pamiętam, miałam pojęcia, co tam było napisane. Wie to narrator. Eduardo Halfon jako narrator wie, co tam jest napisane, natomiast Eduardo Halfon jako ten, który siedzi tutaj przy tobie, nie wie, ale to też tak jak w wywiadzie, którego udzielałem chwilę wcześniej, tam wypłynęło nazwisko Kosińskiego, który się pojawia właśnie też w klasztorze. Ja tak właśnie ze zdumieniem sobie przypomniałem, że chyba rzeczywiście, no bo prawda jest taka, że napisałem to ileś lat temu i od tego czasu tego nie czytałem. Wiem, że te książki są tłumaczone, ale nie przeglądam tekstu jak gdyby przy tej okazji. Być może powinienem to zrobić, czy właśnie przejrzeć te teksty, no ale tak jak tutaj Tomek Pindel tłumaczył, to dobrze, ale właśnie nie przejrzałem tego. Natomiast powiem jeszcze tak, że ja tak naprawdę lubię się bawić w taki sposób, czy właśnie tworzyć takie tajemnice i zostawiać coś niedopowiedziane, zostawiać coś w ciszy, ale to nie może z jakiś, to nie jest taki zabieg, jakby to powiedzieć, że coś tutaj udramatyzować, czy żeby jakieś takie tanie efekty osiągać na tej zasadzie, tylko może to jest taki sposób, albo dzięki temu każdy czytelnik może na tę karteczkę, czy tej karteczce nadać dowolną treść, czy sobie wyobrazić, co tam było napisane. I tak naprawdę to jest otwarte wtedy dla czytelnika i każdy może się domyśleć, czy dać swoją interpretację, domyśleć, co mogłoby tam być. Bo zwróć też uwagę, że ta karteczka ma jak gdyby taką moc i tak ci siedzi w głowie, bo nie wiesz, co tam było napisane. I tak naprawdę ona jest na znacznie większe znaczenie, kiedy ci nie powiem, co tam było napisane. I w tym sensie to jest pewien taki zabieg literacki, czy taki środek literacki, do którego tak naprawdę chciałbym wrócić. Ja też bym jeszcze powiedział, że z punktu widzenia może takiego teoretycznego, to jest rodzaj zabiegu znacznie bardziej typowy dla autorów opowiadań niż dla powieściopisarzy. Autorów opowiadań, gdzie tam właśnie tylko pewne rzeczy zaznaczamy, jest takich niedopowiedzeń dużo. Natomiast jeżeli chodzi o powieściopisarze, no raczej oczekujemy tego, że coś, co gdzieś tam zostało zarysowane, w pewnym momencie będzie wyjaśnione. I este papelito se desvanece del mar muerto, no? A co się dzieje z tą karteczką? Ona znika, rozpuszcza się w Morzu Martwym? Si. To teraz musimy niestety kończyć już, bo nas gonią. To ja powiem na koniec tylko tyle, że to już Państwo, słuchacze podcastu, zdecydujecie, czy naszym gościem był Eduardo Eduardito. Ja mogę powiedzieć tylko tyle, żeby jeszcze Państwu namącić. Señor Hoffman, muchísimas gracias por la entrevista. Bardzo dziękuję. Gracias, Łukasz. Gracias, un honor. Y la pasé bomba, como dicen en España. Piękny ukłon po tej rozmowie dla Ewy Palki, która była tłumaczką naszego spotkania, którego bohaterem był Eduardo Halfon, jego historia, jego proza, jego opowieści. Dziękuję także ekipie Krakowskiego Biura Festiwalowego za pomoc w zorganizowaniu tego spotkania w Pałacu Potockich, a także organizatorom 15. odsłony Festiwalu Literackiego Konrada, którego to festiwalu gościem był Eduardo Halfon. Książkę Klasztor Żałoba opublikowało wydawnictwo Czarne, a przetłumaczył ją dla nas Tomasz Pindel. Skoro tyle już podziękowań padło, to jeszcze wielkie dzięki dla patronek i patronów podcastu Alfabet Wojtusika. To grono może być większe dzięki decyzjom, które podejmujecie, jeżeli chcecie wspierać projekt rozmów o literaturze, o książkach z autorami, tłumaczami, tłumaczkami, ludźmi, którzy zajmują się literaturą, to zerknijcie na patronite.pl. Tam wszystkie informacje dotyczące tego, jak choćby jednorazowo można mnie wesprzeć. O literaturze Łukasz Wojtusik. To nie pierwszy raz, kiedy mogę powiedzieć z radością, że partnerem odcinka jest Audioteka.
dobrze opowiedziane historie. Sam często ze zbiorów audioteki korzystam. Tam znajdziecie po prostu największy wybór audiobooków po polsku. Mnóstwo literatury prosto z Hiszpanii, ale nie tylko. Tam także cały czas dostępny, aktualizowany zbiór kolejnych odcinków Alfabetu Wojtusika. Chcecie być na bieżąco? Możecie śledzić to, co dzieje się podcastowo w Alfabecie właśnie w audiotece. My słyszymy się po raz kolejny już niebawem.